Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudy podglądają. Moi drodzy, dzisiejsza bitwa, powiem szczerze, naprawdę bardzo, bardzo emocjonująca, bardzo ciekawa do samego końca, dlatego zachęcam Was serdecznie, zostańcie do ostatnich sekund tej bitwy, bo naprawdę jest co oglądać. Dzisiejszy bohater to Palermo 150 na obiekcie 140. Tak jest, to ten Palermo od Godzilli, tym razem w innych piórkach, można powiedzieć. Nie na F-fale 215 B183 ładującym 24 sekundy i walącym czasami po 1800, po 2000, tylko ładującym 5,5 sekundy obiekcie 140, walącym średnio po 120 punktów uszkodzeń. Mapa, kopalnie, tryb bitwy spotkaniowy i tutaj od razu coś, co się rzuca w oczy, czyli podjazd na górkę. Moi drodzy, ta mapa jest moim zdaniem w tym trybie dość mocno niezbalansowana, bo tamta strona, zobaczcie, ma praktycznie swobodę podjazdu pod górkę i na górkę. Może spokojnie sobie zająć bazę każdym praktycznie czołgiem, zaraz zobaczcie, jakie też tutaj czołgi podjadą. Z drugiej jednak strony okupuje ten podjazd bardzo mocno, zobaczcie, tutaj Palermo praktycznie ma strzelnicę. Dlaczego to nie weszło, tego nie wiem. Zobaczcie, nawet FV215B z WT-kiem 4 tieru próbują się przebić i przejechać przez ten podjazd. No i zobaczcie, udało się. Przejechali chyba 5 czołgami, teraz bardzo ładny snapshot w Cyborgiana w T49. Udało się skończyć gości. No i z jednej strony udało im się wjechać 4 czołgami. Tam jest WTK FV215B, WTPZ4, jest Lorka, jest Leopard. Ale z drugiej strony, zanim wjechali, zanim udało im się podjechać, naprawdę sporo tych HP-ków musieli rozdać. I to jest niestety taka troszkę jednak moim zdaniem brak zbalansowania tej mapy. Z tej strony nikt nawet nie podjął próby wjazdu, tam nawet czołgi ciężkie wjechały łącznie też z TDK-ami dość wolnymi, no ale cóż, to dało oczywiście nam okazję do zrobienia 1013 punktów uszkodzeń. Gdzieś tam próbował Palermo detrakować, niestety mu nie weszło. Teraz chyba się troszkę zagapił chłopak, patrzył w inne miejsce i dostał postrzał od WTK-a. Na szczęście tylko po, zobacz teraz, bardzo takie fajne kółko, czerwone kółko dokładnie wokół osłony działa. Udało się, to kółko czerwone też przy okazji bardzo ładnie komponuje się z 3 gwiazdkami. Też warto odnotować, że Palermo ma 3 odznaki biegłości na obiekcie 140. Także to też widać i jest dość znaczące, bo widać, że czołg ogarnia. 3-6 stan bitwy, spotkaniówka, więc nasi gdzieś tam wokół kapa się kręcą i teraz Palermo zauważył, że ma okazję podjechać, ponieważ na górce troszkę się pokończyły czołgi, zginął FV215, zginął również Leopard, zginęło T49, 3-9 zrobiło się, załadowany haeczek na WTK, próba strzału szybki, niestety bardzo słabo, bo tylko gdzieś tam w bok działa weszło za 122. Nasz obiekt 268 zabił swojego, dlatego jest już teraz niebieski, mam jeszcze ten frag. Dobicie WTK bardzo ładnie i teraz zobaczcie, stan bitwy 4-10, a Lorka, szczerze mówiąc, jest w ciemnej dupie, ponieważ gość jest na przeładowaniu. Teraz niestety zabrakło trochę szczęścia, za szybki ten snapshot, Lorka ucieka do swoich, byle dalej, byle od obiekta. Nieudana próba detraku, Lorka chyba jednak da radę uciec. Tutaj T30 Palermo musi spokojnie pamiętać o tym, że na tej mapie są 3 artylerie. U nas niestety już jest tylko jedna, ponieważ w międzyczasie mieliśmy M53 oraz GCK, obie arty zginęły. Został jeszcze nam Batchat, 268 na szczęście kończy Lorkę, a teraz zobaczcie, T30 porobiony zupełnie, bardzo ładna sytuacja, praktycznie idealna dla obiekta 140, pokazuje tylko wieżę, może opuścić działo tak, że obija T30, którą stawia sobie na traku. T30 chyba już nawet pogodził się z tym, że ta bitwa dla niego się skończyła, dlatego szuka przestrzału na kogoś innego. Porobiony cały T30 z 1650 punktów zdrowia. Także naprawdę bardzo ładnie tutaj Palermo zagrał, zgęsił go, odbił jedną pestkę i na razie na full HP cały czas tym obiektem lata. Teraz próbuje pomóc sojuszniczemu i sobie trzeciemu, który jest tam gdzieś na kapie. Tutaj obok nas stoi nieszczęsny wrak tego FV215B. Giecek kończy i za trzeciego nie może znaleźć przestrzału na siódmego, a i z trzeci pod nami niestety, ale jest zbyt nisko, a nam brakuje depresji działa, a ten wrak FV troszkę za ciężki, żeby go przestawić. 7-13, moi drodzy. Palermo zostaje sam z Ragnarowiczem w Batchat artylerii przeciwko aż 8 przeciwnikom. No i
Tak naprawdę mniej więcej od teraz zaczyna się wyciąganie tej bitwy. Szkoda, bo raptem minęły 4,5 minuty, a już ta bitwa jest tak bardzo poskładana. Palermo ma na koncie 3600, więc niezły wynik. I 3 fragi. Próba detraku na Jekt Panterze drugiej nieudana, niestety. Kolejny strzał, może teraz się uda, tak jest, dobicie, mamy skończoną J Panterę, 8 do 13, tylko że Bulldog pechał po Artę i niestety, ale właśnie on teraz kończy i Palermo zostaje sam na 7 przeciwników, moi drodzy. 4114 punktów uszkodzeń, J Pantera odbija się od naszego boku, teraz ucieczka za górkę, Giecek trafia nas i uszkadza nam gąsienicę plus moduł obserwacyjny. Na szczęście duża naprawka daje możliwość naprawienia szybkiego i postawienia traków. J Pantera kolejny strzał i zobaczcie, Giecek za 666, a J Pantera druga za 433. Kolejny strzał udany, porobią teraz Pantera i tak wpadę. Teraz patrzcie, co się będzie działo mniej więcej od tego momentu. J Pantera przyjechała, wie gdzie my jesteśmy. Teraz tutaj Palermo czeka na, i całkiem słusznie czeka na przyjazd przeciwników. Jest, zobaczcie, i z trzeci, który strzela, nie trafia. My za to trafiamy i zobaczcie teraz, co się będzie działo. I z siódmy dobija do tej wesołej eskadry. Teraz Palermo, jak to weszło, nie mam pojęcia naprawdę. J Pantera podjeżdża pod nas. Jeszcze pamiętajmy o tym, że są cały czas trzy artylerie. Próba strzału w J Panterę od frontu z hita udana. I z trzeci wejrza nas, nie trafia z bardzo bliskiej odległości. Kolejny strzał J Panterę, nie trafiamy my, ona się przebija, nie przebija. Bulldog jeszcze nagle się okazał tutaj. Dobicie J Pantery bardzo ładnie i z trzeci wjechał nam na plecy. Odbija się na szczęście od naszego frontu. My teraz wyjazd, bardzo ładny strzał od frontu z hita, przebicie. I z trzeci nas niestety przepycha, zobaczcie, obrócił nas bokiem do siebie. Na szczęście strzał z hita poprawiamy mu, odbija się i z trzeci od naszego znowu boku. Bulldog teraz nas przebija, niestety jeszcze detrakuje. I w tym momencie zobaczcie, Palermo stoi na traku przed isem trzecim, który spokojnie go może przebić. I teraz zobaczcie, i z trzeci odbija się od pleców obiekta 140. Palermo tutaj w nerwach, nie przebija z hita, bo wchodzi przez gąsienicę. Niestety tylko gdzieś tam może krytyczne uszkodzenia, ale bez damage'u. Na szczęście teraz się udało. 8 fragów, dosłownie zobaczcie, było 4014 punktów uszkodzeń, a teraz mamy 7020 i 8 fragów. Palermo na 750 punktach zdrowia, więc stracił niestety dużo. Ten strzał od GCK bardzo bolał. 999 punktów HP rozdane w dwóch strzałach od GCK i od J Pantery. Szkoda bardzo, bo to jest połowa naszego hapsa. Bardzo szkoda, 3 artylerie. No teraz, żeby tylko się udało, tutaj gdzieś Palermo będzie kombinował. Ma górkę, tryb bitwy spotkaniowy, więc może wymusić na artach fakt, żeby one wjechały na kap. Podjeżdża, gdzieś tam spróbuje blind shota. Poleciała pestka i strzał w ciemno. Trudno ocenić, czy on wpadł, czy on nie wpadł. Wydaje mi się, że no raczej chyba nie miał szans trafić w żadnej artylerii, ale zawsze warto było jakąś tam jedną bułę oddać. Palermo teraz postanawia, ma dużo czasu, 7 minut i 21 sekund jeszcze do końca bitwy, więc jest czas, ale niestety HP-ków mało. I teraz zobaczcie, co się będzie działo w tej sytuacji. Znowu naprawdę dobra intuicja zarówno Palermo, jak i artylerii, ponieważ Palermo podjeżdża i zaświecił artylerię, która widać, że wyraźnie oczekiwała na wyjazd naszego obiekta 140 właśnie przez ten normalny zjazd z Hilla. No i teraz wydaje mi się, że to jest jedyny błąd Palermo. Na szczęście bez punktów uszkodzeń zjechał z tej górki, ale się zdetrakował i czeka na postawienie gąsek. Zobaczcie, bardzo mocna buła od GCK. Na szczęście nas nie zabiła. 719, mocniejsza niż ostatnio. Zostaje Palermo 31 punktów uszkodzeń do dyspozycji, kiedy musi walczyć z trzema artyleriami. Naprawdę bardzo niefortunna sytuacja. Moi drodzy, ma 8 fragów już ma Palermo, czyli mamy Radleya Waltersa, ale został sam na 7, został sam na 3 artylerie i ma 8 fragów, czyli w powietrzu wiszą, moi drodzy, medal Kołobanowa, medal Paskuciego i medal Pula. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że Palermo tę bitwę wygra przez ubicie wszystkich przeciwników, którzy pozostali. 2 baczat artylerii 10 tieru, czyli 2 artylerie magazynkowe plus Giecek. Naprawdę sytuacja bardzo trudna. 2 magazynki artylerie z obrotowymi wieżami, więc nie będzie można ich tak łatwo zaskoczyć. Może mieć kadłub w jedną stronę, ale może celować zupełnie inną. Nie jest to oczywiste, że taka baczat arta będzie się obracać, po prostu może być celowana dokładnie w nas. Inna sprawa, że Palermo, u Palermo aktywował się desperat, ponieważ
reload spadł z 5,5 sekundy do niecałych 5, więc widać, że poniżej 10% HP-ków mamy desperata aktywnego. No i teraz próba znalezienia jakiejś artylerii. Giecek nas trafił, więc możliwe właśnie, że gdzieś jest w tych rejonach tutaj, bo inaczej nie byłoby przestrzału za górkę, na której Palermo stracił gąsienicę. I faktycznie ma Palermo rację, ponieważ jest Giecek, bardzo szybki strzał w przylocie, udaje się 59, mamy 9 frag, jesteśmy już no w sumie tak stopę między drzwi włożyliśmy, między drzwi oznaczone medalem pula i zwycięstwa. Bardzo przytomna decyzja o tym, żeby pojechać za kamień, tutaj artylerie myślały, że Palermo będzie kontrolował swoją jazdę do przodu, dlatego też druga pestka spadła tuż obok. Dwie batchat artylerie ładujące 6 sekund między pestkami i 75 sekund między bębenkami. Teraz tak, ktoś jest na kapie i to już od dłuższego czasu, o tym nie mówiłem, ale pewnie co zauważyliście i usłyszeliście. Także teraz tylko trzeba zdekapować. Ostatni haek o Alfie 420, więc spokojnie powinien sobie poradzić z artyleriami, jeśli tylko się udają przebić. Teraz zobaczcie na to, co teraz się będzie działo. Jest artyleria nad nami, strzał, bardzo szybki strzał, niestety bardzo niskie losowanie. 43 poniżej średnich, bardzo go szkoda, powinno było wylosować więcej. Jeszcze ostatnie 12 sekund, 18 razy się nagle zmieniło. Przez to, że kap jakoś tak idzie dziwnie, to licznik szaleje. Na szczęście spotkaniówka daje nam możliwość wjechania do kapa i zatrzymania go. Tylko teraz pytanie, czy artyleria będzie nas patrzeć. Jest batchat, objazd budynku, czy patrzy nas malufę w naszym kierunku? Nie udaje się trafić pierwszym strzałem. Objazd działa desperat, jeszcze tylko druga buła i koniec artylerii. Niestety zabrakło trochę szczęścia, nie trafiamy. Palermo zatrzymuje się, próbuje tam gdzieś wycofać, znaleźć przestrzał, jest gąska, przytomnie obraca gościa, detrakuje go, czy Arta zdąży obrócić działo, nie zdążyła, Arta dobita, jest medal pula i jest pojedynek 31 HP kontra 113, próba strzału patchata nieudana, niestety tutaj się domyślam naprawdę, że Palermo mógł już naprawdę się bardzo stresować, ja się stresuję oglądając tę powtórkę i komentując ją, naprawdę uwierzcie mi, 10 fragów, 7946 punktów uszkodzeń i bitwa prawie wyciągnięta. Domyślam się, że serce łomocze po prostu, a dłonie drżą naprawdę. I teraz wydaje mi się Palermo stawia wszystko na jedną kartę. To jest taki pojedynek już po prostu o wszystko. To jest wejście all in jak w pokerze. Mógłby postać na kapie, mógłby tu się gdzieś skitrać, gdzieś w tych domkach, zmusić Artę, ma czas, ma 3 minuty, zmusić Artę do przyjazdu do niego, gdzieś wymusić tę presję kapa, żeby to Arta się pokazała. Arta jest na strzał. I teraz zobaczcie na te komentarze. Dwa zupełnie przeciwne komentarze w tej samej sekundzie. I z trzeci pisze reported, nice cheats, happy ban. Za to FV215B pisze nice kill object 140, ale to nie jest ważne, Palermo teraz szuka artylerii, nie ma jej po prawej stronie, może będzie po lewej. I teraz pojedynek, Arta kontra 140, jest artyleria, jest Palermo, strzał! Oj, naprawdę bardzo, bardzo szkoda tej przegranej. Wiem, że rzadko pokazuję bitwy przegrane, ale wydaje mi się, ta powtórka zasłużyła na swoje miejsce na kanale. Palermo, szczerze Ci gratuluję. Sam Palermo napisał do mnie w mailu, że przez jeden błąd właśnie nie wygrał tej bitwy. Wydaje mi się, że może to wejście za wszystko i to poszukiwanie artylerii troszkę się nie opłaciło. Inna sprawa, że naprawdę ta artyleria bardzo dobrze zagrała. Ten gracz w Batchacie 58 naprawdę kombinował bardzo fajnie. Przede wszystkim ustawił się tak, że czekał na wyjazd obiekta 140 z górki. Ustawił się w ten sposób, że jeśli tylko Palermo spróbował na przykład wyjechać i skręcić w lewo z górki, to nadziałby się od razu na działo Batchata. Druga rzecz, potem zajął taką pozycję kluczową, czyli wjechał sobie na górkę, z której miał ewentualny przestrzał i mógł mniej więcej osłaniać bazę. Udało mu się dużo, dużo szczęścia, udało mu się przeżyć ten strzał z Hayeka. Mimo że była penetracja, to bardzo niskie losowanie, co pozwoliło mu na potem walkę, no i też ustawił się w chyba idealnym miejscu, także wrak czołu, który tam stał na górce, zasłaniał go w dużym stopniu, ustawił się w krzaku, więc był dość późno wyspotowany. Palermo po prostu, tak jak mówię, no, zagrał all in, wyjazd i próba strzału, jednak tutaj RNG i umiejętności pomogły artylerii, dokładne trafienie, tak jak mówię też, HP-ków było bardzo mało, więc to też nie pozwoliło na przyjęcie strzału, tutaj nawet byle splash by nas zabił, więc artyleria nie musiała być aż tak idealnie wcelowana, wystarczyło tylko mus
usnąć 140 i się udało. No ale cóż, moi drodzy, i tak naprawdę jest fantastyczna bitwa. Oczywiście odznaka mistrzowska as pancerny, medal specjalisty, dużego kalibru obrońcy i przede wszystkim medal pula. Zabrakło dosłownie odrobinki do Kołobanowa i Paskuciego, ale i tak naprawdę bitwa fantastyczna. 7946 punktów uszkodzeń. 1412 bazowego expa, tamten Batcha 1637. No i zobaczcie tak naprawdę, jak sobie poradziły też te czołgi, które wjechały na górkę. T49 0, Wutek 0, Leopard 227, Lorka 846 i ten FV215B wbrew pozorom, mimo że żył dość krótko, oddał 4 strzały i zrobił trzeci wynik w tej bitwie. Na 4 pierwsze wyniki u nich 3 zrobiły, znaczy na tak, 3 to były artylery, czyli Giecek, Batczat oraz Batczat. Też warto nadmienić, że aż tutaj naprawdę jest sporo imponujących takich statystyk. 43 oddane strzały, 35 trafień, 30 penetracji z dystansu większego niż 300 metrów, tylko jeden celny strzał. Poza tym wszystko naprawdę z bliskiej odległości. Też pytanie, czy może trafił Gieceka? Nie, Giecek dostał raz, czyli tamten strzał w ciemno chyba w nikogo nie wszedł jednak. I cóż jeszcze w podsumowaniu, aż 12 przyjętych strzałów, 9 odbić, naprawdę to co się działo na tej górce, odbijanie Isa III bokiem, tyłem, odbijanie J Pantery bokiem, no coś naprawdę wyjątkowego tutaj, można powiedzieć, że dużo farta miał w środku tej bitwy Palermo, potem mu się po prostu skończył, prawie 3,5 tysiąca punktów potencjalnych uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, więc można powiedzieć, że już dawno był powinien Palermo zginąć, a jednak przeżył. I to co naprawdę mi imponuje, 14 uszkodzeń przeciwników. Tylko jeden przeciwnik uniknął ognia. Nie chcę się sprawdzać, który, ale to tylko świadczy o tym, że po prostu Palermo był wszędzie i każdego praktycznie gdzieś tam musiał poskubać. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że nasi tak mało fragów robili, albo po prostu Palermo, no nie wiem, był w trzech miejscach naraz. No 14 wrogów uszkodzonych, coś niesamowitego. 97 punktów obrony bazy i medal Turoka za przejechany dystans 5 km 120 metrów. Mimo, że trochę golda było w tej bitwie, a tak powiem, niewiele, 108,5 tysiąca zarobku, jeszcze jakiś tam bonus chyba z bohaterskiego oporu, po odjęciu kosztów amunicji, naprawy i autozupełniania zestawów wyszło na czysto prawie 40 tysięcy. No i tutaj i mamy 911 bazowego expa plus bohaterski opór za 501, dało nam to sumarycznie 1412, ale po skątem premium mamy 1366 plus 751, co dało nam łącznie 2118 punktów doświadczenia. Naprawdę piękna, piękna walka do samego końca, do ostatnich ułamków sekund. Troszkę może zbyt odważnie na sam koniec, można to było zagrać inaczej, troszkę rozważnie, ale może Palermo po prostu uwierzył, że już jest w takim cugu, że musi to wygrać. Ja chyba bym jednak spróbował właśnie poczekać na kapie. Był czas wyciągnąć tę artylerię pod siebie. Ale z drugiej strony może właśnie też trzeba było zagrać tak, żeby po prostu wygrać to tak z przytupem. Może po prostu nie chciał zakończyć tej bitwy w ten sposób, że po prostu poczekać, aż Arda do niego przyjdzie sama. Chciał to on pokazać, że to on tę bitwę zdominował. I tak moim zdaniem naprawdę Palermo rozegrał świetną bitwę. Myślę, że się ze mną powinniście zgodzić. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!